Dzięki uprzejmości firmy Philips na moje biurko trafia gadżecik, gadżecik mobilny. Jest to kieszonkowy projektor, model, który ja otrzymałem na chwilkę do testów, jest oznaczony symbolem PPX3414. Warto sobie wejść na stronę Philipsa, zobaczyć, bo jest kilka podobnych urządzeń, różniących się jednak wyposażeniem, możliwościami, formatami, jakie to urządzenie obsługuje. Na początku może kilka słów o jego parametrach. Od razu zaznaczę, że nie jestem ekspertem od projektorów. Nie mam specjalistycznego ekranu. Robiłem to w ten sposób, jak będzie to robiło większość ludzi gdzieś na wakacjach, gdzieś na biwaku. Wyświetlałem sobie po prostu testowe obrazy na ścianie. Na pudełku znajdziemy informację, że urządzenie ma 140 lumenów jasności, może obsługiwać ekran do 120 cali, czyli przekąt na 305 cm. Ma wbudowaną baterię litowo-jonową, która starcza na 2 godziny pracy urządzenia. Odtwarza firmy Full HD, niemniej jednak matryca, jaka jest zamontowana w urządzeniu, to nie jest 1920x1080, tylko 854x480, czyli obraz jest skalowany. Możemy również wyświetlać sobie różnego rodzaju dokumenty tekstowe, prezentacje, doki czy PDF-y. Mamy wbudowane 4 GB pamięci, czyli za pośrednictwem łącza USB możemy sobie załadować na taki projektor pliki z naszą prezentacją czy z filmem i udać się gdzieś, gdzie chcemy to zaprezentować szerszej publiczności. Wbudowany jest również głośnik 1-watowy, który działa, no, może nie najgłośniej, ale w miarę czysto i w pomieszczeniu zamkniętym na pewno on da sobie radę. Wymiary urządzenia to jest 105 mm na 105 mm i wysokość 31,5 mm. Producent również deklaruje, że podświetlanie będzie nam pracowało przez 30 tysięcy godzin i jest to technologia LED. Waga tego urządzenia to 270 gramów. Warto również spojrzeć na spód pudełka, gdzie znajdziemy odpowiednią informację, jakie formaty dane urządzenie obsługuje, czy to formaty wideo, czy to formaty audio, czy to formaty obrazów. Dostępna jest również informacja o akcesoriach, jakie są do tego urządzenia dostępne. Również szeroka gama akcesorii jest i możemy za pośrednictwem właśnie tych rozszerzeń podłączać całą gamę urządzeń do tego projektora. O tym za chwilę powiem przy prezentacji złącz. Może jeszcze zanim przejdziemy do samego urządzenia, warto powiedzieć, co mamy w zestawie. Jest to oczywiście sam projektor, zasilacz, ładowarka 12-woltowa, która jednocześnie zasila nam urządzenie oraz ładuje wbudowany w nie akumulator. Akumulator nie jest akumulatorem, do którego mamy dostęp. W zestawie jest również przewód HDMI, mini HDMI, jest pilot na podczerwień, dzięki któremu w łatwy sposób będziemy mogli zdalnie kierować tym urządzeniem. Jest przewód USB oraz stosowna dokumentacja. W dokumentacji znajdziecie również listę akcesoriów razem z cenami. Nie wiem, na ile one są aktualne. Samo urządzenie wyposażone jest w dość dużą ilość gniazd. Zacznijmy od strony lewej, gdzie znajduje się gniazdo USB. Oznaczone jest ono również symbolem 5V 0,5A. Oznacza to, że będziemy mogli na przykład USB sticki lub niskoenergetyczne dyski twarde do tego podłączać i wykorzystywać jako źródło danych. Jeśli chodzi o gniazda złącza na tylnej ścianie, to jest złącze zasilania, złącze USB. Dzięki temu złączu również będziemy mogli urządzenie naładować. Jeżeli byśmy zapomnieli naszego zasilacza, jest taka opcja, żeby ładować je z USB. Nie wiem, ile to by trwało, aczkolwiek u mnie się uaktywniło. Kolejne złącze jest to na kartę SD. Kolejne złącze na źródło sygnału VGA, HDMI oraz system kompozyt. Dzięki różnym akcesoriom właśnie tutaj możemy podłączać chociażby smartfony. Kolejną opcją jest to wyjście słuchawkowe. Na rogu urządzenia znajdziemy przezroczysty plastik, który będzie nam służył jako źródło, jako miejsce, gdzie będą odbierane sygnały z pilota zdalnego sterowania. Na prawej stronie urządzenia znajdziemy złącze audio-wideo, gdzie możemy podłączyć zewnętrzny wzmacniacz oraz przełącznik, dzięki któremu będziemy urządzenie uruchamiali. Oczywiście na stronie przedniej, nazwę ją tak, znajduje się soczewka i dzięki tej soczewce właśnie będziemy rzucali obraz na
na ścianę, na sufit, no na jakieś, na jakąś powierzchnię, na której będziemy mogli to sobie oglądać. Górna część urządzenia są to przyciski sterujące. Jeżeli byśmy przypadkowo zapomnieli pilota, to wszystkie opcje sterowania możemy właśnie wykonywać z tego pulpitu, pięcioprzyciskowego przycisku do powrotu oraz jest odpowiednie pokrętło, tak abyśmy w zależności od odległości od ekranu czy od powierzchni, na której wyświetlamy nasze materiały, odpowiednio sobie dostosowali ostrość. Jeśli chodzi o temperaturę pracy urządzenia, zrobiłem taki krótki test, ono dość długo u mnie chodziło, podłączyłem do zasilacza, uzyskałem maksymalną temperaturę 47 stopni, jest w nie wbudowany wiatraczek, który wywołuje przepływ powietrza, wymusza po prostu lepsze chłodzenie. Jeżeli siedzimy obok samego projektora, słyszymy ten wiatrak, oczywiście jeżeli gdzieś go tam ustawimy dalej, to jest to dźwięk, który zupełnie w niczym nie przeszkadza. Na spodzie urządzenia mamy również gniazdo, którego możemy użyć do zainstalowania statywu. Jest również gniazdo na stację audio. Możemy rozszerzyć to urządzenie właśnie takim akcesorium jak stacja audio. Ja wykorzystałem tutaj u siebie prezentowany już na kanale Test Hub statyw Manfrotto z głowicą kulową. Bardzo fajne rezultaty. W wygodny sposób możemy odpowiednio sobie to urządzenie wysterować tak, żeby ono nam spisywało się na medal. Samo sterowanie bardzo proste, intuicyjne, czy to za pośrednictwem pilota, czy za pośrednictwem panelu. Zdecydowanie wygodniej jest z pilota, ponieważ mamy więcej bezpośrednio przycisków wyprowadzanych, chociażby do regulacji głośności oraz jasności wyświetlanego obrazu. Moja wersja nie miała, słuchajcie, zainstalowanego modułu Wi-Fi. Postanowiłem poeksperymentować przy pomocy przejścióweczki. Podłączyłem sobie Chromecasta, zasiliłem go ze złącza USB właśnie z projektora, podpiąłem go do złącza HDMI. Bez problemu ze swojego smartfona mogłem publikować treści, które obsługują Chromecasta, chociażby oglądać sobie filmy z HBO Go, tudzież z YouTube'a. Urządzenie, jak widzieliście, obsługuje sporo formatów, zarówno z USB sticka, jak i z karty z pamięci oraz z pamięci wbudowanej. Niestety nie udało mi się zmusić go do współpracy z polskimi napisami, tak więc albo musimy w oryginale oglądać materiały, albo używać innego urządzenia, które będzie nam te napisy serwowało na ekranie. Teraz uruchomiłem urządzenie, również wyświetlałem obraz na ścianie. Nie wiem, który będzie lepiej przystosowany. Powiem trochę o ustawieniach. Mamy, jak widzicie, opcję wyboru wideo. Tutaj mam odpowiednio spowolniłem rejestrowanie przy kamerze, tak aby obraz nam nie migał. My oczywiście naszym okiem nie rejestrujemy żadnego migania. W przypadku kamery jest to miganie widoczne na ekranie, ale absolutnie się tym nie przejmujcie, bo faktycznie kiedy oglądacie, tego migania nie ma. Jak widzicie, mamy menu podzielone na 6 sekcji. Wideo, źródło sygnału, bo źródeł mamy kilka. Zdjęcia, widok folderu, muzyka i ustawienia. Automatycznie nam urządzenie odpowiednio skanuje zaistniałą pamięć, chociażby kiedy przechodzę do folderu wideo, wybieram kartę, automatycznie zostaje przeskanowane to, co akurat mamy na karcie pamięci i od razu format wideo jest tutaj zachowany. W tej chwili to, co widzicie, ten obraz ze ściany przerwę tym, co nagrywam teraz kamerą, jest to wyświetlone na kartce formatu A4 przyklejonej na ścianie i tak mniej więcej to wygląda. Niestety jak uruchomię film, to on będzie mocno spowolniony z tego względu, że właśnie mam ustawione takie parametry rejestracji na kamerze wideo, żebyście tego mrugania nie mieli. Oczywiście obraz idzie normalnie, tak jak to widzicie, kiedy jest on wyświetlany na ścianie. I muszę przyznać, że urządzenie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Myślę, że wielu rodziców wyjeżdżających gdzieś na biwak będzie je rozpatrywało jako element niezbędny. W fajny sposób możemy sobie wyświetlać chociażby z zewnętrznego tunera telewizyjnego obraz telewizyjny. Możemy sobie przełożyć kartę pamięci chociażby z aparatu fotograficznego i wieczorem pooglądać, jak to wszystko wyszło. Możemy sobie wziąć zestaw, naszą bibliotekę multimedialną z materiałami dla
dla dzieci, możemy sobie podłączyć konsolę. No, cała masa możliwości jest. Tak jak widzieliście, ja nawet sobie poradziłem w prosty sposób z podłączeniem Chromecasta i za pomocą smartfona również mogę sobie elementy, te, które mam na smartfonie, wyświetlać za pośrednictwem tego projektora. Zachęcam Was do komentowania, czy tego typu urządzenia Wam się podobają, czy widzicie ich zastosowanie. Ja widzę fajne zastosowanie, czuję nawet potrzebę posiadania tego urządzenia, aczkolwiek zdając sobie sprawę, że trafiłoby ono pewnie do szuflady, to go nie nabędę ze względu na to, że mam dość mało czasu na używanie czegoś takiego. Aczkolwiek podczas wyjazdów, które ostatnio jakoś w miarę często mi się przytrafiają, byłoby to fajne uzupełnienie właśnie ekwipunku w postaci takiego rzutnika. Naprawdę fantastyczna sprawa, fantastyczna miniaturyzacja. Byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Być może teraz słyszycie, jak pracuje wentylator. Ja sobie zbliżę mikrofon, tak żeby było słychać, jaka to jest mniej więcej głośność. De facto ja, jak jestem od niego kilkanaście centymetrów, to jeszcze go słyszę. Jeżeli byłbym już metr od tego rzutnika, to ten dźwięk i w momencie, kiedy uruchomię sobie odtwarzanie czy filmów, czy audio, nie ma. Generalnie ogólnie, kiedy chcemy odtwarzać muzykę, to automatycznie dzieje się coś takiego, że rzutnik, projektor, element ten, który nam wyświetla, zostaje wyłączony. Idzie tylko muzyka z wbudowanego głośnika. Jak wiecie, nie mogę muzyki Wam tu puścić, bo byłaby od razu afera na YouTubie, że wykorzystuje nielegalnie nie swoje utwory. Dobra, jeszcze raz zachęcam do komentowania, do subskrybowania i do dzielenia się swoimi opiniami na temat tego, jak i innych urządzeń, których recenzje, testy i prezentacje znajdziecie na kanale test.hpl.